nie pan, jak na tropik przystało, więc jest troszeczkę tutaj tego dużo, w różnych gatunkach. Tak. Domy generalnie, tak jak możecie zauważyć, one nie są budowane od podstaw i tak, że generalnie jest coś takiego jak odbiór domu, tylko tutaj na Mauritiusie budują sobie po kawałku dom. Na przykład jedno piętro albo jedno pomieszczenie, potem drugie i trzecie. I tu nie ma czegoś takiego, że trzeba od płota czy od miedzy mieć jakąś tam odległość? Oj nie. Oj nie, tutaj praktycznie dom do domu, sąsiad przy sąsiadzie. Znaczy generalnie, jeżeli ktoś ma większe jakieś pole, większy metraż, to tak, to może ma jakiś ogród. Natomiast jeżeli te działki są malutkie, to tak naprawdę sąsiada... Domy idą w górę. Domy idą w górę, a tak naprawdę sąsiada od sąsiada dzieli 2 metry, gdzie jeden metr ma jeden sąsiad, drugi metr ma drugi sąsiad, a pośrodku jest płot. To nie jest nawet płot, tylko to jest bardziej mur. Tutaj, że bardziej się zasłaniają, chcą mieć trochę prywatności, więc stawiają po prostu mur, ścianę. Możecie zauważyć, teraz jedziemy akurat przez takie miejsce, gdzie za bardzo nie ma domów, ale ma to też swoje jakieś uroki. To jest tak zwane, tutaj na Mauritiusie nazywają to Coastal Road, czyli nie jedziemy na plażę taką naszą polską główną drogą, jak ona się mówi, nazywa ta dwupasmówka? Autostrada, tak. Nie jedziemy autostradą, jedziemy taką objazdową bardziej drogą. Ale tu już mamy nowe palmy, są posadzone. Tak, tutaj jest jakiś domek, jakieś wille. Ale generalnie zielona wyspa, to tak pasuje ta nazwa. Jest to wyspa bardzo zielona. Tak, jest zielono. Są tereny, jest. Jest bardzo dużo trzciny cukrowej, jednak to się mówi, można ją rzucić, jest słodka, fajna. Tak, trzcina cukrowa jest słodka. Także generalnie, no jest na pewno, wyspa jest mała, dlatego ziemia jest tutaj też droga. Dlatego zazwyczaj, jeżeli rodziny już kupują ziemię, to potem zazwyczaj w jednym domu mieszkają na przykład dwie rodziny, dwóch braci. Oddzieleni są tak jakby piętrami, że na jednym piętrze jest jedno mieszkanie, drugie na drugim. Ale w Polsce, wiesz, Polska jest większa, w Polsce jest więcej miejsca, więc też to inaczej trochę wygląda. Ale to jest to, że tu jednak taka, można powiedzieć, jest taka trochę samowolka budowlana. Tak, tutaj jest absolutnie samowolka budowlana. Co wybudować, to buduje. Tak naprawdę. Dokładnie. Jak ma ziemię, ten kawałek ziemi, to najpierw, tak jak mówiła Ania, jest parter, potem pięterko, półpięterko, pokoiczek, kolejny pokoiczek, na dole jakiś sklepik sobie zrobią. Tak, bardzo często też właśnie jakieś sklepiki w domach ludzie mają. Ponieważ, no nie ukrywajmy, nie stać ich na to, żeby wynajmować jakieś nie wiadomo jakie pomieszczenia. A jeżeli mają możliwość zrobić to w domu, to czemu nie? Jest piękne niebo, czyste niebo. Już tutaj właśnie mamy, możemy pokazać pole trzciny cukrowej. Tak, przesunę wam trochę. Zobaczcie sobie, jak to właśnie wygląda po łacie pola trzciny cukrowej. Tutaj jeszcze nie jest taka duża, ale... Nie, bo to się chyba dopiero zaczęła. No właśnie tutaj takie mamy skrzyżowanie troszkę. Więc to są połacie, gdzie rośnie ta trzcina, bo cukier stąd idzie i eksportują. Na cały świat tak naprawdę, więc... Druga strona, można też pokazać. Tak, ja tutaj będę trochę wami manipulować, ale... I jeździć z tą kamerą, ale tutaj na przykład jest trzcina ogrodzona. Muszę, żeby nikt nie kradł. Są też, widzę... Jest tutaj system nawadniający, bo Mauritius jest tropikalnym krajem. Tutaj jest gorąco, więc naprawdę to nawodnienie jest tutaj niezbędne. O, wygląda to w ten oto sposób. Są okresy suszy i... Tak, są okresy suszy, gdzie no... No trzeba tą wodę mimo wszystko pompować. Czerwona ziemia. Jak będzie patrzeć,
jest czerwona zima. Tak. Dobra, na razie kończymy, potem pokażemy Wam znowu kawałek Mauritiusu. Do zobaczenia. Pa, pa. No chodź, Marku.